odsłona Zapytaj Trenera. Witam serdecznie wszystkich oglądających Muscular Development. Po raz kolejny mam przyjemność poprowadzić ten program dla Was. Z naszej poczty wyciągnęliśmy kolejne pytanko. Dzień dobry, zwracam się do Pana, gdyż potrzebuję rady z używaniem kreatyny. Otóż po 6 tygodniach cyklu na monohydracie kreatyny powiązanym z dekstrozą dostrzegłem spadki siły oraz masy mięśniowej. Podczas cyklu nie przybrałem ani masy, ani siły. Stosowałem 15 gram w dni treningowe, a w dni nietreningowe 10 gram. Proszę o poradę. Niestety ani słowa nie mamy tutaj napisanego o diecie i o treningu. Podejrzewam, że głównym problemem była tutaj dieta, jej kaloryczność. A żeby doszło do zwiększenia siły i masy, trzeba zwiększyć stanowczo kaloryczność diety. Kalorie powinny płynąć przede wszystkim ze zdrowych, złożonych węglowodanów, po treningu oczywiście z prostych, białek, aminokwasów i zdrowych tłuszczy. Taka dieta odpowiednio kaloryczna powinna tutaj zaspokoić potrzeby zwiększania masy. Co mogę jeszcze poradzić? No, nie znając ani wagi, ani diety, mogę jedynie poradzić, żeby pytający w najprostszy sposób przemnożył sobie swoją zakładaną wagę razy 35 kilokalorii. Uzyskany wynik to będzie ilość kalorii, którą sobie powinien zafundować, które powinien spożywać dziennie. Teraz przejdźmy do kolejnego sedna tak naprawdę pytania, a więc kreatyna. Nie wiem, jaka kreatyna była stosowana, jakie firmy. Należy pamiętać o tym, że mamy dużo bardziej zaawansowane formy kreatyny, na przykład etylowany ester kreatyny firmy Fitness Authority. Bardzo dobry produkt, który na pewno powiększy zarówno siłę, jak i masę, a nie spowoduje niechcianej retencji wody pod skórą, a więc nie będziemy mieli tego spuchniętego, niekoniecznie przyjemnego dla wszystkich wyglądu. Oglądający nas pisze w swoim mailu, że stosował kreatynę razem z dekstrozą. Oczywiście, są takie sposoby, jak najbardziej, gdzie łączono monohydrat kreatyny z dekstrozą. Są to stosunkowo już stare metody. Tym bardziej, że z fizjologii należy pamiętać, że kreatyna jest tak zwaną sodozależna, a nie insulinozależna. A więc zwiększanie ilości insuliny niekoniecznie przy pomocy dekstrozy niekoniecznie poprawi jej transport do komórek mięśniowych. Natomiast tak zwana pompa sodowo-potasowa jak najbardziej. Warto jest połączyć ten proponowany przeze mnie produkt etylowy ester kreatyny z węglowodanami jak najbardziej, ale dużo bardziej bym proponował połączenie go z glutaminą. Z jednej strony te dwa produkty wykazują synergię, czyli współdziałanie. Z drugiej strony glutamina poza wieloma innymi cechami ma także tą właściwość, że bardzo dobrze nawadnia komórki mięśniowe. Komórka mięśniowa w momencie, kiedy jest nawodniona, może zaabsorbować więcej białek, może wyprodukować więcej glikogenu, czyli po prostu może rosnąć. Etylowy ester kreatyny, jak i glutamina mają za zadanie między innymi zatrzymać wodę w komórce mięśniowej i zwiększyć produkcję ATP, czyli energii. Dlaczego ta woda jest tak istotna? Środowisko wodne to jest najbardziej anaboliczne środowisko dla komórki. W takim wypadku komórka będzie stawała się większa, będzie zdolna do podziałów, do szybkiej regeneracji, a więc jest to najbardziej korzystne dla wzrostu komórek mięśniowych. W momencie, kiedy komórka jest odwodniona, niestety nie może zatrzymać odpowiedniej ilości glikogenu, nie ma tej siły w mięśniach, no i podział tych komórek, odbudowa są dużo bardziej upośledzone. Pamiętajmy, że odwodnienie w jakimkolwiek stopniu, czy jest to spowodowane zbyt niskim spożyciem płynów, czy zbyt intensywnym treningiem i brakiem nawodnienia, jest niewskazane. Na pewno działa silnie anabolicznie, ażeby katabolicznie. Na pewno działa silnie katabolicznie. Ażeby wywołać anabolizm, należy połączyć te dwa produkty bezpośrednio przed, po treningu.
dodatkowo odpowiednio zbilansowana kaloryczna dieta i ćwiczenia, szczególnie ciężkie podstawowe ćwiczenia wielostawowe spowodują na pewno wzrost siły i masy mięśniowej. To wszystko. Dziękuję.